Witam Was, drodzy widzowie, ponownie. Nadal jesteśmy w łódzkiej Atlas Arenie. I teraz na zakończenie showroomu targów Book and Play, bardzo ważne wydarzenie, ważne spotkanie, mianowicie panel dyskusyjny wydawnictwa dziewiątego, który poprowadzi wydawca Krzysztof Korsarz-Biliński i jego tematem jest horror dla awansowanych, ewolucja gatunków w Polsce. Serdecznie zapraszam. Witam Cię, Krzysztofie. Dobry wieczór wszystkim. Jak samopoczucie? Wieczorową, niedzielną parą? Na szczęście w porządku. Wszystko jakoś tak, wydaje mi się, toczy się dobrym torem. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, bo w tej naszej Polsce obecnej niewiele wiadomo na dobrą sprawę, więc u mnie w każdym razie w porządku. Życzę Ci powodzenia w rozmowie z swoimi gośćmi, więc na pewno dacie czadu. Powodzenia. Dziękuję. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Krzysztof Biliński, wydawnictwo 9. Dzisiejszy temat naszego panelu dyskusyjnego to horror dla zaawansowanych, ewolucja gatunków w Polsce. I sam temat nie jest też taki przypadkowy, gdyż po części nawiązuje do tego, co dzieje się obecnie, o czym się dyskutuje w literaturze fantastycznej, czyli też do tego, że horror w Polsce w jakiś tam sposób wraca, ale czy on wraca, w jaki sposób wraca? Chciałem zastanowić się właśnie dzisiaj z naszymi gośćmi i prześledzić w pewien sposób jakby tę ewolucję gatunku, która jest do tej pory jakby już dosyć mocno zakorzeniona w polskiej literaturze. Z nami więc dzisiaj będą rozmawiać na pierwszy rzut może Grzegorz Gajek, autor dwóch książek w naszym wydawnictwie 9, książki pierwszej, Ciemna strona Księżyca. To była książka horror science fiction, druga książka to jest najnowsze wydawnictwo Grzegorza, Ziemia Nieświęta. Ziemia Nieświęta to taki horror z elementami dark fantasy, coś bardziej takiego rozbudowanego, nietypowego w literaturze grozy. Drugim z autorów jest Wojciech Gunia, który był tutaj również obecny wczorajszego wieczoru na panelu wydawnictwa Dom Horroru. Wojciech jest autorem zbioru opowiadań Powrót, który wznowiliśmy w wydawnictwie 9, o tak, że tak powiem, pokażę go tutaj, został wznowiony, gdyż nakład wydawnictwa Agarta, które pierwsze wydało ten zbiór w Polsce, został już wyczerpany, a ogólnie pomyśleliśmy o tym, że warto przecież autora przedstawić jakby w trochę wznowionej tej wersji, również wzbogaconej o dodatkowe jedno opowiadanie. No i oczywiście nową szatę graficzną, która chyba bardziej może oddawać pewnego rodzaju klimat tych opowieści. Kolejnym z autorów, z którym dzisiaj się spotkamy, to Dawid Kain, autor wznowionej przez nas książki Oczy pełne szumu. To było wznowienie pierwszej powieści Dawida Prawy lewy złamany, a ostatnią książką, najnowszą książką Dawida, która ukazała się również w naszym wydawnictwie, są Wszystkie grzechy korporacji Somnium, zbiór, który otrzymuje ostatnimi czasy bardzo, bardzo pozytywne opinie i rzeczywiście wywraca niektórym mózgi na drugą stronę, jak to często w recenzjach już miałem okazję przeczytać. Ostatnim z gości jest ten, który dopiero wywróci wasze mózgi na drugą stronę, czyli Marek Zychla, autor najnowszej naszego wydawnictwa książki Przesmyk, która ukaże się tak na dobrą sprawę dopiero z końcem listopada, początkiem grudnia, więc czekajcie na to i ewentualnie możecie tę książkę jeszcze w oprawie twardej dorwać w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa 9. Także witam Was wszystkich serdecznie dzisiejszego wieczoru. Witamy, w ogóle może się odezwiemy, co? No. Tak, trochę was zagaduję na początku, ale to tylko takie intro do tego, żebyśmy później już dyskutowali wspólnie, a właściwie ja bym wam oddał w dużej mierze głos, bo przedstawić was już przedstawiłem, a później będę mógł ewentualnie tylko co nieco pooddawać wam głos w sprawie tego, jak wy widzicie i jak też tworzycie współczesny horror, którego ewolucję tutaj będziemy chcieli prześledzić. Moim punktem wyjścia dla dzisiejszej dyskusji jest to, że horror w Polsce tak na dobrą sprawę rozpoczął swoje takie istnienie z początkiem lat 90. W połowie lat 90. przypadła jego chyba największa taka
tak zwana złota era, którą niektórzy takim terminem lubią się posługiwać. Były to czasy oczywiście wydawnictwa Phantom Press oraz wydawnictwa Amber i kilku innych pomniejszych wydawnictw, które ten gatunek mocno rozpropagowały w polskich księgarniach i który po dziś dzień jest jednocześnie czymś takim niedoścignionym, pewnym wzorcem dla sprzedaży horroru w Polsce, a dla niektórych oczywiście też taką solą w oku tego, że mogło być lepiej, mogło być inaczej, a coś tam się w tych czasach, kiedy ten horror taki świecił triumfy, zepsuło się. Ja swego czasu stworzyłem taki krótki artykuł, który ukazał się obecnie w najnowszym numerze wydawnictwa Sphinx, to też tak się trochę taka autoreklama. Sphinx to jest jeden z najstarszych magazynów fantastycznych, które się ukazują w Polsce. Ja podzieliłem taką ewolucję horroru na trzy jakby ery. Pierwsza to ta jak najbardziej złota era horroru, czyli już ta, o której wspomniałem, Phantom Press Amber. Druga wynikła po pewnej przerwie, ale była też wynikiem fascynacji młodych czytelników tym horrorem i miała miejsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wtedy mniej więcej, kiedy też debiutował jeden z naszych gości, czyli Dawid Kain. Trzecia era horroru, powiedzmy taka trzecia fala, o, taka chyba nomenklatura byłaby lepsza, ma miejsce obecnie i teraz mamy do czynienia ze starciem wielu różnych gatunków, podgatunków horroru, bowiem o ile dawniej horror to można było powiedzieć był worek, do którego wrzucano wiele różnych pozycji, tak obecnie raczej horror dzieli się na różnego rodzaju dodatkowe jakby odnogi, czyli mamy weird fiction, które do końca horrorem nie jest, jest bizarro, które też horrorem do końca nie jest. Są oczywiście próby tworzenia literatury bardziej horroru obyczajowego, jest też ten taki swojski, wiejski horror, można byłoby powiedzieć. Strasznie dużo tych odnóg się stworzyło. Jak wy uważacie, czy w polskiej literaturze grozy to jest zjawiskiem, które można nazwać ewolucją, czy też po prostu gdzieś ten horror jednak tkwi ciągle w jednym miejscu, zamiast pójść jakoś sprytnie do przodu i wyrwać się do czegoś bliższego popularności fantastyki, czy też po prostu literatury mainstreamowej, do której często on się tam wkrada w różnych utworach pisarzy, którzy od horroru przecież zaczynali, jak chociażby Łukasz Orbitowski. Oddaję wam głos. Ciężkie pytanie. Was pytanie. No jak obserwujecie tę ewolucję? Czy ten horror ewoluuje faktycznie, czy jednak jest pozostawiany trochę samemu sobie? Ja mam wrażenie, że Krzyśku, nie wiem, czy mogę tak się na 100% z tobą zgodzić, tak, z tymi trzema falami. W sensie mam wrażenie, że troszeczkę gdzieś tam ten nasz horror polski drobi w miejscu. W sensie może też przez to, że tak naprawdę ta ewolucja była przerywana, że ona właściwie jest ciągle przerywana, zwłaszcza jak się to porówna z horrorem anglosaskim. Tak? Mieliśmy w zasadzie, możemy jakoś tam ciągłość tego horroru od XIX wieku sobie prześledzić. To wszystko wychodzi ładnie, spójnie. Widzimy jakiś taki ciąg logiczny, przyczynowo-skutkowy. No a w Polsce mamy co? No mamy tam gdzieś jakąś nowelę fantastyczną w XIX wieku, gdzieś to jakoś tak dziwacznie ociera. Oto mamy na gdzieś tam tego Grabińskiego, tak, w latach 20. No ale potem znowu jest przerwa, tak? Potem mamy takie dziwne dosyć znowu, znaczy co? No nie wiem, no, gdzieś tam na przykład Lem, on sobie romansuje z tym horrorem, ale no to zupełnie innym torem, nawet zresztą odżegnując się rękami i nogami od, w ogóle od prozy gatunkowej, czyli od tego, o co był posądzany, czyli od science fiction. I tam pewnie jeszcze jakieś paru innych, mniejszych, większych, tak. Ale właśnie, to są takie zrywy, skoki, mam wrażenie tych przerw, że przez to takiej właśnie, aż takiej ciągłości ewolucyjnej w tym nie do końca dostrzegam. Znaczy nawet to, co mówiliśmy, no i to pewnie Dawid by nam mógł więcej o tym powiedzieć, ale ja pamiętam, jak ja zaczynałem, no właśnie gdzieś tam wczesne lata 2000, gdzie był moment boomu na horror, a potem nagle no to te wydawnictwa jedno przez drugie upadały, wszyscy się od tego horroru jakoś tam odsuwali i w ogóle miałem takie wrażenie, że ludzie ciągle w naszym kraju nie do końca wiedzą, co to ma być ten horror. Tak? W sensie gdzieś tam byli jacyś fani takiego
horroru, nie wiem, powiedzmy tego bardziej ekstremalnego, gdzie chodziło o to, że było krew, flaki i seks, a z drugiej strony ludzie, którzy lubili po prostu Stephena Kinga, który no właśnie pisze jakiś taki horror obyczajowy, który no w zasadzie też, no King z punktu widzenia prozy gatunkowej tak naprawdę do tego horroru wcale nie jest tak blisko, bo on się dosyć regularnie i często od niego odsuwa, więc w którymś momencie ja mam takie wrażenie, że właśnie tam w tych latach 2000 no to było takie, że horror to jest Stephen King, tak? Mamy Stephena Kinga i trzeba tak pisać. Tylko to nie był już stary horror na tym etapie, bo akurat King miał fazę, kiedy pisał jakieś thrillery, jakieś science fiction, jakieś coś tam. Więc no właśnie, nie wiem, no ciężko mi taką syntetyczną tutaj ciągłość znaleźć, ale może się mylę. Zależy, jak te fale oceniać, to znaczy, czy mówimy tylko o polskim horrorze, czy o tym światowym, który... Nie, tutaj się, Dawid, skupimy właśnie bardziej na polskim, bo światowy horror no to zupełnie inna sprawa. Pierwsza fala wtedy w latach 90. nie była właściwie falą, bo no, poza Oszubskim i chyba jeszcze Nowosad, to nikt mi to był Ziętalak, Nowosad, Siewierski. Tylko Ziętalak to już było trochę później, tak mi się wydaje, bo jego opowiadanie właśnie Robaki Zębowe to jest jedno z pierwszych polskich opowiadań grozy, które czytałem. Ziętalak Dawid... Science Fiction, nie? Jakoś 2000, nie wiem, pierwszy czy coś takiego. Nie, to Ziętalak zaczął w Feniksie bodajże w 90 roku. Aha. Pierwsze opowiadanie było takie o takim biurowcu i ludziach uwięzionych w biurowcu i to był jego pierwszy taki horror, on później tworzył gdzieś tam jeszcze w Voyagerze, także on, tak ogólnie można powiedzieć, że Jerzy Siewierski, właśnie Nowosad i Dariusz Ziętalak to były te początki jakby tego horroru takiego koniec lat 80., początek 90., Oszubski no to był już tam końcówka lat 90., to tak to wyglądało. No ja pamiętam, jak debiutowałem, to naprawdę było... Zależy, co uznać jako debiut, ale powiedzmy, no niech to będzie pierwsza powieść, czyli Prawy Lewy Złamany. No to były początki 2007 i poza jakby Orbitowskim i Grzędowiczem, to takich rozpoznawalnych wśród autorów fantastyki, autorów grozy nie było wcale właściwie. No kilka osób pisał Łukasz Śmigiel, Kazek Kyrcz trochę pisał. No Robert Cichowlat wtedy też coś. Robert Cichowlat, Radecki. No to jakby te nazwiska do dzisiaj gdzieś tam się przebijają, oni publikują. No tylko niektórzy właśnie, Małecki czy Orbitowski odeszli zupełnie od tego. Więc no ciężko powiedzieć. Pamiętam, że wtedy była przez jakiś czas moda na taką grozę miejską. To znaczy autorzy żyli w miastach, więc pisali o tym, co widzą za oknem. No i wtedy po prostu każdy to starał się robić po swojemu. Ja na przykład nie miałem pojęcia przez długi czas, że w ogóle istnieje jakiś polski horror literacki. Po prostu siedziałem jeszcze wtedy w Zakopanem i coś sobie tam pisałem i nie miałem bladego pojęcia w ogóle, że ktoś taki na przykład jak Grabiński żył. Mało tego, ja w ogóle nie wiedziałem o tej całej serii Phantom Pressu i Amberu. Mnie to wszystko minęło, nie miałem pojęcia. Myślałem po prostu, że jest Edgar Allan Poe i Lovecraft i koniec, nie? I Stephen King i Czarna Dziura w Polsce, nikogo zupełnie. Był taki moment, to było dość, no myślę, że z 15 lat temu jakoś, gdzie na ten poletko, powiedzmy, grozowe też wchodzili autorzy, których dzisiaj, no powiedzmy, albo kojarzymy z innymi gatunkami, bo przecież Miłoszewski chociażby zaczął od horroru, tak, od gramofonu, ale jeszcze była na przykład taka książka Piotra Zaręby, Plama na suficie, która też się obracała w tej stylistyce. To była straszna książka, bardzo nieudana, ale powiedzmy, trzeba ją odnotować historycznie jako taką próbę wejścia, więc... Gdzieś tam, powiedzmy, troszkę się do tego horroru ludzie garnęli z różnymi rezultatami, no, ale faktycznie to nie było, powiedzmy, coś takiego bardzo regularnego. Trudno mówić o jakimś prądzie, powiedzmy, ten prąd może jakoś tak bardziej się wykształcił, myślę, że dopiero w momencie, kiedy powstały wydawnictwa, które były ukierunkowane na horror, ale wcześniej raczej trudno jest mówić o jakiejś ciągłości. Ja dlatego tutaj, Wojtku, dzielę jakby trochę te fale horroru ze względu też na różnego rodzaju wykopaliska, jakie tam gdzieś sobie
robiłem ostatnimi czasy. I warto tutaj wspomnieć o tym, co przed naszym panelem wspominaliśmy, czyli o portalu chociażby Carpe Noctem, który istnieje już od 2003 roku. Jest portalem, który właśnie w 2005 czy 2006 roku, nie, to jakoś tak też jeszcze w tej pierwszej dekadzie, oni na przykład stworzyli taki biuletyn Carpe Noctem, który odnosił się najpierw do klasyki, horroru i tak dalej, ale bodajże trzeci albo piąty, już nie pamiętam teraz w tej chwili, numer tego biuletynu poświęcony był w całości polskiemu horrorowi i jest to jakby stricte kwintesencja tego, co działo się wtedy w literaturze. Są tam te wszystkie książki, o których tutaj mówiliśmy, plus jeszcze kilka pozycji więcej. Również wtedy fajnie to się prześledzić jakby można, ze względu na to, gdzie widzimy właśnie znane obecnie nazwiska, które wtedy debiutowały i nawet te książki, jakie tam Carpe Noctem zebrało, są często teraz w ogóle nieznanymi, niewznawianymi utworami autorów, którzy zaczynali od w sumie stricte horroru. To jest pierwsza rzecz, a drugą rzeczą jest rok 2010 i powstanie pracy naukowej dr Ksenii Olkusz. Ta praca to jest współczesność w zwierciadle horroru i ona jest poświęcona stricte polskiemu horrorowi właśnie do roku 2010 i stąd taka moja cezura, bo jakby po tym roku 2010 rzeczywiście horror jakby trochę zniknął z pola widzenia, zniknął też pod kątem chyba tego, że wyłamało się paru wydawców, a jego taki powrót rzeczywiście można by było datować mniej więcej na rok 2013, wtedy kiedy powstawał Festiwal Kwason, kiedy Krakon miał pierwszy jakby blog poświęcony horrorowi na konwencie fantastycznym, więc tutaj zaczynało się coraz więcej. To Krzyśku, zależy jak, z jakiego punktu jakby na to patrzymy, bo z tego co pamiętam, to Stefan Darda chyba w 2010 debiutował, czy coś koło tego, więc dla jego czytelników to jest początek polskiego horroru, nie? My tu patrzymy tutaj, że Carpe Noctem później zniknęło, a oni to widzą, że wtedy eksplozja i wiesz, moda na Lubelszczyznę i tak dalej, więc to jest takie i jakby powstanie horroru wiejskiego w ogóle, który wcześniej jakiś tam rzadko występował. Ale to jest też, to w ogóle trudno tutaj mówić o jakimś bardzo też spójnym zjawisku, no bo z jednej strony właśnie Stefan, który jakoś gdzieś tam jest tym polskim Stephenem Kingiem, powiedzmy tym jednym horrorem z wielu. Ale chyba pierwszym tak na dobrą sprawę. Ale jest takim, powiedzmy, którym ludziom jest łatwo go zakwalifikować jako horror, bo to jest no powiedzmy taki kingowski horror klasyczny, tak? I to się jakoś tam w miarę sprzedaje. Ale no właśnie, on debiutuje w 2010 roku, a ja pamiętam, jeszcze pamiętam 2010 rok i pamiętam, że to był właśnie straszliwa apokalipsa się działa na rynku wydawniczym. Pamiętam, że nie wiem, że Pruszyński się właśnie wtedy mniej więcej w tym czasie wycofuje z horroru, że nie wiem, wcześniej był to w tej fali, co w sumie Dawid, jeszcze był taki pisarz Adam Zalewski, który no właśnie gdzieś tam się wbił do tego Pruszyńskiego, a potem zniknął. I to było tak i mnóstwo, i Oficynka się wtedy też, to właściwie te gdzieś tam 2000, no ja akurat sam debiutowałem w 2013 roku, debiutowałem powieścią Grozy, ale pamiętam, że to był strasznie ciężki ten mój debiut, właśnie, że mi się wydawało, że jeszcze parę lat wcześniej mi się dało, że horror jest popularny, a jak nagle próbowałem komuś wcisnąć powieść Grozy, to się wszyscy po prostu niemalże tam krzyżem mnie odganiali, tak, idź z tym, no, się pchasz, tak. No. Lepiej ukrywać, że się pisze horror. Tak. Thriller paranormalny, albo coś takiego. Tak, no, to coś takiego. Ten. Marku, ty coś powiedz wreszcie. Marek, słuchaj. Widzicie, u mnie to się zaczęło w okolicach 2013, podobnie do Grzegorza, z opowiadaniami. Wtedy, tak, ale wtedy to właśnie już jedyne, co o czym wiedziałem, to był Stefan Darda, Kazek Kircz, Dawid Kain. Ale wtedy pojawił się też Kwason mniej więcej, z tego co pamiętam. I to byłaby ta chyba właśnie może przedostatnia z fal. Bo teraz mamy tą najmłodszą falę, powiedzmy, gdzie już jest i Wesper to zaangażowany i pojawiają się nowe nazwiska i zamiast tych kilkunastu autorów nagle jest dwudziestu kilku w miarę rozpoznawalnych. Pojawia się ta wielogatunkowość u niektórych z nas, to takie odskakiwanie lekkie w stronę mainstreamu. Dokładnie tak. Właśnie tutaj jest trochę COVID-em. Tak naprawdę to nie są kolejne fale, to jest cały czas ta pierwsza fala, do której się nie możemy doczekać. Wypłacenie następuje.
A tutaj ja chciałem się trochę odnieść do słów Marka. Właśnie teraz tym COVID-em trochę mnie, Grzegorz, tam wytrąciłeś z myśli. Czekaj, Marku, o czym ty to tam... O 2013 roku i o kwasonie. W 2013 kwasonie, i teraz o Wesperze, o wydawnictwach Tak, właśnie, bo tutaj chciałem teraz odnieść się do tego, że jeżeli chodzi o współczesne czasy i o to, jak są młodzi autorzy promowani, wypuszczani, to też trzeba powiedzieć, że właśnie wielu starszych autorów wraca na rynek, starszych pod kątem oczywiście takiego dorobku literackiego. Tutaj w przypadku dziewiątki mamy akurat Dawida Kaina, którego można zaliczyć do tego starszego autora. Rzeczniki 80. Ale też faktycznie było tak, że Tomek Czarny w Domu Horroru też przypominał, czy Marka Ścieżka, czy właśnie... Już teraz musiałbym zobaczyć na półkę. No właśnie, Adama Zalewskiego, tak. Także też wracało kilku autorów z nowymi książkami jakby do nowego świata literackiego, jaki się zaczyna tworzyć, jeżeli chodzi o ten nasz gatunek. No i czy ta ewolucja faktycznie ma tutaj miejsce, tak sobie myślę. Pod tym kątem chodzi mi też tutaj po części, no nieprzypadkowo was jakby zebrałem w tym gronie. Chodzi mi o to, że jeżeli powstają nowe książki grozy, to mamy też do czynienia jakby trochę z takimi dwoma rozgałęzieniami głównymi, powiedzmy, że albo ktoś dostaje z pewnego rodzaju tradycji horroru, takiej stworzonej właśnie w czasach, tam w latach 90., do której się nawiązuje, czy właśnie ma ona jakiś taki sentymentalny wydźwięk, ale też powstają nowe horrory, które zupełnie... Mimo, że wyrastają często, powiedzmy, z tego nurtu, to tworzone są już jako literatura bardziej taka zaangażowana pod kątem zarówno filozoficznym, społecznym, ale również literackim. Może zaczynając tak po kolei tutaj, to przejdźmy do Grzegorza Gajka i do jego Ziemi Nieświętej, która też jest przecież powieścią z jednej strony metatekstową. Przecież tam też znajdziemy i Bułhakowa i bardzo wiele różnych takich elementów literackich, jak i również dużo odniesień do popkultury współczesnej, czy też nawet chociażby Ciemna strona Księżyca, którą pokazałem na początku naszego panelu, gdzie przecież są nawiązania zarówno i do Hyperiona, i do Solaris Salema, więc te powieści jakby dążą do czegoś takiego wyższego gatunkowo, powiedzmy, ponadprzeciętnego. I jak ty, Grzegorz, w ogóle rozumiesz u siebie na przykład taką ewolucję horroru? Czy ty robiąc to, pisząc właśnie celowo takie powieści, skupiasz się na tym, żeby nawiązać wątkami w jak najwięcej różnych innych dzieł literatury, żeby ta książka była właśnie taka metatekstowa i była powieścią jakby do rozkładania na czynniki pierwsze. Wiesz co, to jest tak, że ja w gruncie rzeczy, jak piszę powieść, to nigdy nie myślę do niej do końca jako opowieści grozy. To znaczy w gruncie rzeczy nie powiedziałbym, że jestem pisarzem horroru właśnie takiego gatunkowego powieści gatunkowej. Po prostu akurat ten klimat niepokoju, klimat grozy uważam, nie wiem, jest mi bliski, to jest takie coś, co mam poczucie, że jestem w tym dobry, jak byłem dzieciakiem i opowiadałem jakieś, nie wiem, historyjki przy ognisku, czy graliśmy w RPG, to zawsze to straszenie moich kolegów mi wychodziło. Ta groza, a potem no w ogóle, no życie jest straszne, tak, świat jest straszny, więc w dobrej powieści zawsze jest groza, tak, zawsze jest to napięcie, jest ten nie wiem, gdzieś ta perspektywa śmierci, czegoś tam, jakieś duchy, jakieś demony. Więc to bardziej bierze się z tego, że no przy czym, no, co nie znaczy, że jakby absolutnie się odcinam od tej powieści gatunkowej, bo i Stephena Kinga bardzo lubię, i tak jak wspomniałeś, no, jak tam Dan Simmons, autor Hyperiona, który no, w Polsce był tak długo kojarzony jako pisarz SF, ale jest też świetnym autorem horroru, więc jak najbardziej tam czasami to jest jakby świadomie gdzieś tam tą strukturę takiej powieści grozy wprowadzam. Natomiast to jest jakby mam wrażenie, znowu tutaj trudno mówić o jakiejś ewolucji, znaczy może ewolucja jest to, że właśnie że się paradoksalnie odsuwam od takiej coraz bardziej od tej gatunkowej powieści grozy,
Ziemia Nieświęta jest tu takim troszkę wyjątkiem, gdzie trochę świadomie do tej, do takiej powiedzmy jakiejś ustalonej struktury wróciłem. Aczkolwiek też tam wszyscy mówią, że ta, nie wiem, no jacyś recenzenci czy czytelnicy, to zawsze, że to jest taki, że pastisz, gra z konwencją czy coś tam, co też nie do końca było moim zamiarem, po prostu tak wyszło. Natomiast odsuwam się może od powieści grozy, a zostaje jakby ta groza się gdzieś tam destyluje sama w sobie, same te wątki właśnie jakiegoś takiego napięcia, mistycyzmu, kultyzmu, to gdzieś tam mnie fascynuje. Natomiast no bo też mówię, że to jakby że jest dużo nawiązań, że to jest powieść artystyczna, że ja się po prostu łatwo nudzę, więc lubię, jak się tam dużo dzieje, nie na zasadzie, że jakieś pościgi, bijatyki, jakieś potwory, tylko no, ciężko mi jest jakby, nie ciekawi mnie za bardzo takie, jakbym miał napisać tylko i wyłącznie powieść o nawiedzonym domu, chociaż napisałem taką powieść, ale mam wrażenie, że już dzisiaj by mnie to znudziło, że właśnie no, muszę sobie coś tam dodać, stąd te wszystkie jakieś metateksty, że tak to ambitnie nazwiemy. Ale no generalnie najpierw przychodzi potrzeba opowiedzenia o jakichś tam emocjach, obserwacjach i tak dalej, a dopiero potem szukam narzędzia, tak? I czasami te elementy, powiedzmy, powieści grozy, powieści gatunkowej są tym narzędziem. Tak było w przypadku Ziemi Nieświętej. Tutaj myśląc o kolejnym naszym gościu, czyli Wojtku Guni, też trzeba na to spojrzeć z pewnego takiego dystansu historyczno-literackiego, bo ty, Wojtku, tworząc praktycznie wszystkie swoje utwory, pozostawiasz w nich taki jakby ślad pewnej modernistycznej, takiego pewnego modernistycznego klimatu, jednocześnie języka, ze względu na poetykę, na metaforykę pewną, która jest tam zawarta, symbolikę również. Gdzieś sięgasz właśnie jakby po inspirację tą literaturą dawną, tylko że one oczywiście są przekute na zupełnie nasze nowoczesne realia, dzięki czemu wydaje mi się, że uzyskujesz w horrorze też pewne spektrum emocji, jakie zazwyczaj w nim się nie znajduje, ponieważ przy twoich opowiadaniach, czy nawet powieści Nie ma wędrowca, często czytelnik łapie się na tym, że poza grozą, strachem, który tam jest, jest też masa innych emocji, najczęściej bardzo takich smutnych raczej, bardziej takich, ja czasem na przykład czytając twoje utwory, miałem, powiedzmy, no, łzy w oczach, można byłoby tak powiedzieć, ze względu na to, że jednak potrafiłeś wzbudzić taki klimat utworów, gdzie ten horror, który miał miejsce, nie tyle był przerażający pod kątem tego, że wzbudzał paniczny lęk, jakąś chęć ucieczki i tak dalej, tylko on wzbudzał tak potężne odczucie właśnie niepokoju i smutku, że działa na czytelnika w trochę inny sposób. I czy nie w tym też trzeba jakby troszeczkę spojrzeć na tą ewolucję horroru, że horror to nie tylko właśnie jest coś takiego mocnego, ekstremalnego, ale również coś takiego, co wybija człowieka z jego codzienności poprzez uświadomienie sobie tego, tej straty, pustki, niepewności, właśnie niepokoju. Tak. Nie chciałem cię recenzować, ale... Nie, wiesz co, poruszyłeś kilka wątków i tak się spróbuję do nich w miarę po kolei odnieść, jeśli chodzi o ten modernizm cały. No, znaczy ja tutaj, jeszcze tylko przerwę, to bardziej jest to nawiązane do jednej z pierwszych recenzji Powrotu, jakie się ukazały bodajże, teraz już nie przypomnę sobie, Janka Bieńczyckiego, on chyba tam zwrócił mocno na to uwagę. Tak mi się to znaczy... W moim przypadku jest troszkę tak, że ja do tego świata horroru wszedłem z troszkę jakby innej strony, ponieważ u mnie zainteresowanie gatunkiem, znaczy ja nie jestem jakby zakorzeniony jako czytelnik, jako pisarz literatury grozy w latach 90., tak, w tym boomie horrorowym, który miał miejsce wtedy. Więc ja do tego horroru doszedłem troszkę inaczej, mianowicie doszedłem do niego poprzez autorów, którzy nie są kojarzeni z literaturą grozy, tak przynajmniej wprost. To znaczy przez Schulza, przez Kafkę, a później przez pisarza horrorów już powiedzmy, który ich poetykę syntetyzował w takiej dość nowoczesnej formie, czyli przez Ligottiego.
a tak naprawdę to dopiero lektura Ligottiego była dla mnie takim impulsem, żeby zacząć. No ale jednak, jeżeli sobie prześledzimy korzenie tego współczesnego world fiction, no to tak dojdziemy do tej literatury właśnie początków XX wieku, właśnie do literatury modernistycznej. Jakby ten ligoteński urt jest bardzo zakorzeniony w modernizmie, jeśli idzie właśnie o stylistykę, o to jakby tą całą spektrum narzędzi i poetykę, którą operuje. Więc prawdopodobnie wzięło się to z tego. Natomiast jakby ten horror też mi wyszedł tak troszkę może przypadkiem, naszym przypadkiem. Wszystko jakby bierze się z takiej kwestii potrzeby, tak? Jakiego rodzaju impulsy popychają nas do tego, żeby usiąść do klawiatury i zacząć tam jakieś tam swoje historie wypisywać. Ja nigdy specjalnie nie ukrywałem tego, nie robiłem z tego żadnej tajemnicy, że dla mnie pisanie jest formą jakiejś tam powiedzmy autoterapii i pozbywania, znaczy nie pozbywania się, tak? Ale jakieś przepracowywania własnych niepokojów, lęków albo jakichś tam powiedzmy przykrych doświadczeń, więc siłą rzeczy próbuję, tego rodzaju emocje tam przechodzą do tych tekstów. To nie jest tak, że ja sobie usiadłem pewnego dnia i pomyślałem, a zostanę pisarzem horrorów, bo to takie fajne. No nie, no akurat wychowałem się na takich, a nie innych pisarzach, taki, a nie inny pisarz popchnął mnie samego do pisania, a moja motywacja też jakby emocjonalna popchnęła mnie w tę stronę i no i tak to wyszło. A że przy okazji się okazało, że jest to powiedzmy, no kogoś to straszy, no to fajnie, czy fajnie, no, dobrze. Tak jak wspomniałem, nie tylko straszy, ale wzbudza wiele różnych emocji. Tutaj można płynnie przejść, wydaje mi się, zresztą to tak ogólnie, jak tak patrzę na ten nasz tutaj zestaw panelistów, to tak płynnie przechodzi się od jednego autora do drugiego, ponieważ Marek Zychla również gdzieś w tej swojej poetyce jest bardzo word fictionowy w tych swoich wielu, wielu utworach, chociaż wiadomo, że o ile właśnie Wojtek Gunia jednak osadza większość swojej twórczości wokół world fiction i horroru. Grzegorz Gajek jest bardziej rozbieganym autorem gatunkowo. Tak samo, Marku, ty też przecież sięgasz czy po literaturę fantasy, czy jakieś post-apo czasem. No ale ten taki sznyt grozy widać bardzo mocno na wielu twoich utworach, a ta groza z kolei jest grozą, która gdzieś przynajmniej mi osobiście kojarzy się z utworami Jonathana Carrolla, ze względu też na to, że jest sporo surrealizmu, jest sporo właśnie takiej symboliki, której być może, która sprawia trochę problemu takiemu czytelnikowi przeciętnemu, ale jeżeli wgryziemy się w nią i zaczniemy bacznie obserwować to, co naprawdę w twoich utworach się dzieje, to można wtedy jakby satysfakcją czytelniczą jest dojście do bardzo szerokich wniosków, czy to właśnie natury społecznej, czy bardzo często właśnie też psychologicznej, która jest dla ciebie chyba mocną inspiracją. Więc stąd być może te korelacje między językiem i poetyką utworów, a też twoimi obserwacjami z życia, które wpływają na tą ewolucję gatunkową horroru. Dziękuję za miłe słowa na początku. Słuchaj, to jest tak też, że ja podobnie do Wojtka nie zacząłem pisać z nastawieniem, że będę teraz pisarzem grozy. Jeżeli na przykład już rozmawialiśmy wcześniej o Danie Simonsie, mi się to podobało, że można być tak jak on, można pisać w zasadzie wielogatunkowo. Przecież on nie pisał tylko grozy czy science fiction, on pisał powieści powiedzmy quasi biograficzne, pisał sensacje. Wiesz, jeżeli ja wsiadałem do jakiegokolwiek tekstu, nigdy nie zastanawiałem się nad tym za bardzo, jaki to będzie później gatunkowo twór. Chociaż tak jak mówiłeś, pewne elementy w moich tekstach wracają, jak ta oniryczność, groteska i też jeszcze raz ta metatekstowość, o której rozmawialiśmy, której się oduczam jednak, bo myślę, że przez tą oniryczność teksty są już wystarczająco trudne w odbiorze dla niektórych i często później słyszę, że Zychla to jest fajna rzecz, ale trzeba się czasem chodzi. Tak. Więc trochę tych warstw już ściągam. Mam zresztą świetnego redaktora teraz z wydawnictwa Stara Szkoła, którego pozdrawiam, Mirka. I
jeżeli coś nie jest konieczne, to jednak sobie odpuszczam, bo podobnie tak jak Wojtek też powiedział, ja się dzielę pewnymi lękami. Ja nie staram się może ich przepracowywać albo się ich pozbywać, ale bardziej raczej nie być z nimi samotnym. Że ktoś tam gdzieś się znajdzie, kto tak jak ja obawia się pewnych rzeczy. Ja pracuję z ludźmi niepełnosprawnymi, głównie umysłowo. Widzę, w jakim piekle czasami żyją, ale nie mówię o ich warunkach, ale o tym, jak można stać się więźniem swojego umysłu. I stąd się biorą moje teksty często, że tak, jakby nasze życie wyglądało, gdybyśmy nie wiedzieli, co jest rzeczywiste i czy ta rzeczywistość, którą my odbieramy, jak bardzo ona rzeczywistą jest. I ciężko byłoby napisać tekst o tego rodzaju fobiach łatwo i przyjemnie, szczególnie w odbiorze, więc chyba tak to wychodzi. Później się dowiaduję, że jestem paczetowy, gaimanowy, karolowy i, tak, i to jest miłe. Ja wiem, że ludzie, ja jestem z wykształcenia biologiem, byłem systematykiem też. Ja wiem, że bardzo lubimy bawić się w systematykę, sam tego unikam. No wiesz, na współczesnym rynku literackim ciężko jest jakby postępować inaczej, bo jednak... No, oczywiście. Musimy podać bardzo... czytelnikowi jakieś wskazówki, wytyczne, żeby miał do czynienia. Ja nie mam, wiesz co, do tego wątpliwości, ani nie zamierzam z tym walczyć, ale na przykład nigdy nie usiądę i nie zacznę pisać z tym nastawieniem, że w tym momencie to będzie, nie wiem, urban fantasy z elementami, nie wiem, grozy czy coś. Wyjdzie w praniu. No tak, wydaje mi się, że w ogóle jeżeli chodzi o taką bardziej artystyczną literaturę, to ona nigdy nie może wyjść z tego założenia, że pisze to i to, bo to będzie w pewien sposób ograniczać jakby. Nie wyjdzie, wiesz, tylko później to jeszcze ci powiem jedną rzecz, to ciekawie wygląda, bo jeżeli chcesz przeskoczyć, mimo że powiedzmy moje książki nie miały jakichś ogromnych nakładów, to bardziej jeżeli trafiałem już do jakiejś antologii, które wychodziły w wielkich nakładach, no to wtedy gdzieś tam o mnie mocniej słyszano, ale zawsze były jakieś setki, góra tam 1000-2000 sztuk. Ale nagle i tak, jeżeli przeskoczę na przykład z grozy i napiszę powiedzmy Schedę Gigantów, która była i jest fantastyką dla młodzieży, to już tam gdzieś ktoś, myślałem, że to będzie straszne. Nie? U nas jednak jeszcze nie ma tej swobody, jaką ma na przykład Dan Simon, że on sobie może napisać praktycznie cokolwiek zechce. Jednak jeżeli my ciężko zbieramy to nasze grono czytelników, to ono już później oczekuje tego samego. To trochę jak w muzyce, jeżeli jest zespół powiedzmy black metalowy, który grał przez ileś lat black metal, a nagle wychodzi, nie wiem, Samael powiedzmy, wychodzi nagle płyta elektroniczna i wszyscy się łapią za głowę, co to jest. No, podobnie. Dostrzec też pewną stylistykę i jakby spójną wizję artystyczną w tym wszystkim. Jeżeli przejdę teraz właśnie do Dawida, czyli autora, który ostatnimi czasy właśnie wszystkimi grzechami korporacji Somnium tutaj wywracał wspomniane mózgi ludziom, to też trzeba zwrócić uwagę na to, jak tak jest. Jak ciebie na przykład, Dawid, mogą ludzie odbierać, czytelnicy oczywiście, bo jest kwestia taka, że co, tam kolekcja jest, widzę, dziewiątki, jest. W twoim wypadku, Dawid, to literatura jakby grozy ma swoje pewnego rodzaju korzenie w literaturze bizarro. Bizarro to był też gatunek, który w Polsce rozpoczął swoją taką krucjatę, nazwijmy to w połowie pierwszej dekady właśnie lat 2000. I ty byłeś jednym z takich, powiedzmy, prowodyrów tego zamieszania, bo wspólnie z Kaskiem Kyrczem i bodajże Michałem Grzywaczem jeździliście po różnych konwentach i promowaliście Bizarro. Bizarro jako gatunek, który też jest niejednoznaczny i też może wzbudzać różnego rodzaju emocje. Chociażby z tego powodu, że część Bizarro jest traktowana jako coś takiego bardzo maksymalnie groteskowego, czasem trochę ogłupiającego, mało poważnego. Powiedzmy na przykład, przytoczmy tutaj nasz wspólny przykład, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy, czyli Dupo Gobliny z Auschwitz i tego typu utwory. To są też utwory bizarro, ale poza tymi takimi śmieszkowatymi rzeczami, ciągle w bizarro istnieje pewnego rodzaju nurt, który bardzo mocno jakby
wkrada się w te nasze umysły, w naszą psychologię i w naszą wizję świata, po to, żeby ją wywrócić na drugą stronę. I gdzieś w twoich utworach grozy tego bizarro nie brakuje, tyle że ono jest jakby mieszanką horroru i science fiction. Jeżeli spojrzymy na wszystkie grzechy korporacji z Somnium, to takim bizarrycznym elementem jest sama tutaj chyba korporacja, która działa na nie wiadomo jakich zasadach, nie wiadomo na jakich gruntach jej działania są prowadzone. I dzięki temu miałeś szansę rozwinąć taki zbiór, jakby spójny zbiór opowiadań, mówiący o ich działalności, ale jednocześnie o tym, jak są destrukcyjni dla człowieka, dla ludzkości, dla jego umysłu. I w ogóle na jakim gruncie prowadzone są ich eksperymenty. Są to szalone eksperymenty i skąd ty tak naprawdę jeszcze bierzesz pomysły do czegoś takiego? Stałe pytanie, skąd bierzesz pomysły? Ale to w ogóle tutaj ja bym wiele... Dawid, jeszcze tylko moment. Gdyby ktoś przeczytał twoją książkę z osób, które mają totalnego fioła na punkcie teorii spiskowych, to jestem pewien, że mielibyśmy mega hit, tysiące egzemplarzy sprzedanych, wiesz, pod kątem tego, że ona jest tak wiarygodna ze względu na to, jak sugestywnie opisujesz te wizje swoje. No ale to jest niestety straszne właśnie, że się trafia do teoretyków spisków. Skończyłem teraz amerykańską wersję serialu Utopia brytyjskiego i polecam wam brytyjską wersję, ale jak już przy tym jestem, to strasznie mnie bolało, że ten serial mówi o pandemii i potwierdza, że szczepionki po prostu zniszczą ludzkość i w ogóle wszystkie najgorsze lęki teoretyków spiskowych tam się pojawiają. I ja tak ten serial oglądam i sobie myślę, jaką on musi szkodę zrobić ludziom, którzy w to wierzą. Bo oni teraz uzyskują potwierdzenie w serialu, że o, faktycznie jest spisek, nie? Że to wszystko było zaplanowane. I to jest teraz mój wielki lęk, że po prostu, wiesz, tutaj do antyszczepionkowców chcemy trafić z naszą książką, to lepiej to potraktować jako jakieś ostrzeżenie, bo ja się później też przestraszyłem właśnie z tego opowiadania Matki na Przemian, że tam jest, że dzieci zostały zaszczepione nanobotami, nie? I to spowodowało wszystko. No to nie wina szczepionek, taka jest moja uwaga. A jeśli chodzi wykręcaj o... się. Bizarro, to strasznie źle odebrany gatunek w Polsce. To znaczy, ja jak coś robię, to zazwyczaj wychodzi to na odwrót niż chciałem i tak samo było z Bizarro. Ja chciałem, żeby Bizarro było pokazane od tej ambitnej strony jako fajna literatura, a wyszło jako takie trochę coś wulgarne, bardziej w stronę, nie wiem, bardziej od strony horroru ekstremalnego, bo Bizarro się dzieli też na takie odłamy, że część to jest bardziej literatura eksperymentalna, a część to jest trochę horror, trochę science fiction, no i są też takie zupełnie nieambitne twory. A ja tak chciałem, żeby to ambitne Bizarro po prostu w Polsce wypłynęło i nic kompletnie z tego nie wyszło. Straszne rzeczy się podziały. Później miałem wielki żal do całego świata, że co to się dzieje. I ostatnio się zastanawiałem właśnie, jak wytłumaczyć Bizarro, co to jest, i postanowiłem taką zrobić definicję, że to, co w weird fiction jest ukryte i jest źródłem niepokoju, to w dobrym Bizarro jest odkryte, jakby rzucone czytelnikowi w oczy i czytelnik nie ma sobie odpowiedzi na pytanie, jakby skąd się biorą te niepokoje, tylko jak sobie poradzić w sytuacji, gdy to się ziściło, że jakiś tam lęk już ma fizyczną postać i jakby cały świat się tak zmienił pod tym względem. A moje teksty, one nie do końca podchodzą pod Bizarro, one są za mało dziwne, bardziej one są też mają eksperymenty językowe, więc nie, w Bizarro tego się unika. Raczej pisze się prostym językiem, ale pomysły mają być dziwne. A u mnie się starałem, żeby język był dość dziwny i pomysły, powiedzmy, umiarkowanie. Więc ciężko powiedzieć, czy ten zbiór opowiadań, mi się wydaje, że on łączy właśnie science fiction, trochę weird fiction, horror jakiś taki psychologiczny i odrobina Bizarro jest, ale jednak nie wydaje mi się, żeby on spełnił te założenia definicji, że ma być dziwniej niż dziwnie. No i tym samym chyba mamy pewnego rodzaju potwierdzenie tego, o czym miał być panel, czyli tego, jak ewoluuje literatura grozy, ponieważ każdy z was tak na dobrą sprawę
wychodząc z pewnego pułapu, z pewnego założenia jakby trochę gatunkowego, czy też właśnie jakiejś inspiracji, stara się zbudować własną drogę na podstawie własnych jakby też doświadczeń, przemyśleń, również doświadczeń literackich, bo przecież one cały czas też pojawiają się. Stąd właśnie miałem tutaj tak jakby zaplanowany taki punkt wyjścia, który będzie później po prostu zadaniem takiego wam pytania. Jak wy widzicie właściwie obecną teraz sytuację na polskim rynku literatury grozy, która, jak wiemy, jest, no, powiedzmy, że coraz lepsza, bo rzeczywiście wydawnictwa, które tą literaturą się zajmują, stają się coraz bardziej oczywiście rozpoznawalne, czy właśnie tam, nie wiem, Dziewiątka, Dom Horroru, Phantom Books, no i Wesper oczywiście, który tutaj jest wydawnictwem największym w tej chwili, jeżeli chodzi o popularność. Jak to może się potoczyć? Czy w Polsce właśnie będzie jakby szła literatura grozy pod to, żeby wyławiać co ambitniejsze i co bardziej rozbudowane takie eksperymenty literackie, czy raczej myślicie, że gdzieś ten horror będzie miał więcej szczęścia w tych, no, powiedzmy, tradycyjnych formach, czy to horroru ekstremalnego, czy takiego horroru typowo o potworach i nawiedzonych domach? Wylosuj kogoś teraz, żeby odpowiedział. Już chciałem puścić to forum. Kto pierwszy, ten lepszy. Wiem, że to nie jest łatwe pytanie, ale myślałem właśnie o tym, żeby jednak też trochę się nad tym zastanowić, bo wczorajszy panel właśnie Domu Horroru, w którym Tomek Czarny też z gośćmi swoimi opowiadał na temat tego, jak będzie wyglądał, jak może wyglądać i wygląda rynek horroru w Polsce, właśnie bardziej skupił się na tym takim tradycyjnym, powiedzmy, horrorze i wizji horroru, a tutaj myślałem o tym, czy horror ma szansę wyjść gdzieś jeszcze bardziej do czytelników, którzy po prostu po horror, no, nie sięgają. Ja tutaj posłużę się przykładem wydanego przez nas Roberta Eichmana, jednego z klasyków literatury grozy w Anglii, który o dziwo do tej pory nie został wydany w Polsce. Nam udało się być tymi prowodyrami, którzy go wydali. I już widzieliśmy, że te jego opowieści grozy docierały do coraz szerszego grona czytelników, zupełnie nie sympatyzujących z horrorem tak na co dzień. Bo tutaj też musimy zwrócić uwagę, że, no, przecież horror nie będzie gatunkiem, który nagle zaczną czytać wszyscy. Będzie właśnie raczej tym gatunkiem, którym będą zachwycać się ludzie, którzy, czytelnicy, którzy po prostu, no, mają takie sympatie, mają takie sentymenty i to ich cieszy. Więc tutaj akurat ja bardziej szedłem pod tym kątem, jak może to wyglądać, czy jest szansa dla horroru, żeby on wyszedł do czytelników zupełnie innych. Cóż, wiesz, no, statystycznie rzecz biorąc pod uwagę to, że pojawiły się nowe wydawnictwa i możemy założyć, że jakieś wydawnictwa się pojawią w przyszłości i że te wydawnictwa, powiedzmy nasze, grozowe, które rozwijały właśnie działalność te parę lat temu, już weszły do tej dystrybucji, powiedzmy, hurtowej i zatem książki już weszły w miarę szerokiego obiegu, jakby to ten zakres czytelników oczywiście będzie się poszerzać. No bo tak to po prostu działa, tak? Jest dystrybucja, są źródła dojścia do książki, no to wtedy te książki też znajdują nabywców. To nie są, tak, to nie będą tylko książki przeznaczone dla ludzi, którzy wiedzą, że muszą wejść na fanpage wydawnictwa, poszukać sobie strony na Allegro i tam sobie zamówić jakąś, powiedzmy, publikację. Tak, teraz więc coraz ciężej w ogóle przebić się nawet w takich mediach, no, do takich ludzi. No, no chociażby, ale powiedzmy ten zakres się poszerza, no więc razem z tym oczywiście się będzie poszerzał siłą rzeczy zakres czytelników. Natomiast jak się to będzie miało, jakie to będzie mieć przełożenie na rozwój jakby tych różnych rozgałęzień horroru, no też możemy jakby wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie tego, jak się rozwijała popularność innych gatunków literackich. No, zdecydowanie prym będzie wiódł, powiedzmy, no, nazwijmy to horror rozrywkowy, tak? Czyli powiedzmy literatura, która operuje takim repozytorium gatunkowym w sposób, no, powiedzmy, raczej świadomy, ale z taką intencją, że to jest
z takim bardzo ludycznym nastawieniem. No i, no i okej. Ale właśnie gdzieś tam obok, na peryferiach tego, też zawsze będzie funkcjonować jakaś sfera eksperymentu. I tak naprawdę to są wszystko naczynia połączone. Im szerszy jest też zakres odbiorców, im więcej jest odbiorców, to też jest więcej przestrzeni na, powiedzmy, ten horror, tak nazwijmy go, zaawansowany, tak, dla ambitek. Tak, czy to ekstreme, czy weird, czy bizarro, czy jakiegoś innego rodzaju odloty. Więc no, bez błędy. Ja mam wizję trochę pesymistyczną. Znaczy w sumie w dużym stopniu pytając z tym, co Wojtek powiedział, to znaczy, że gdzieś tam jeśli horror ma się jakoś rozwijać, czy jakoś przetrwać, to gdzieś tam w stronę, no musi się taka powiedzmy solidna literatura komercyjna wykształcić. Natomiast Greg, ja ci tutaj tylko na momencik przerwę, pamiętaj swoją myśl, bo ja sobie teraz pomyślałem o tym, jak rzeczywiście było w pierwszej dekadzie tego XXI wieku, kiedy powstawały te pierwsze wydawnictwa horrorowe i na przykład było tam wydawnictwo Red Horse bodajże, Czerwony Koń. Ono wydawało World War Z chyba bodajże i kilka jakichś horrorowych rzeczy było z ich półek. No, i właśnie... I oni między innymi Zalewskiego wydali, pamiętam, a z innych tak. To... Ale kontynuuj. Wiecie, nie, chodziło mi o to właśnie, że było to wydawnictwo i wiesz, i mimo tego jakiegoś takiego boomu na ten horror, który jakiś tam był wtedy, nieduży, ale był, to czy właśnie teraz by, no mam nadzieję, że tak nie będzie oczywiście, ale czy teraz też do czegoś takiego no, by się nie doprowadziło po prostu, że jednak... Wiesz, będzie boom i zniknie szybko. My się ciągle gdzieś tam oglądamy na rynek anglosaski przeważnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o horror, no bo jest dużo różnego fajnego, ciekawego horroru, czy ostatnio tam na przykład w filmie to koreański, tak, wcześniej był hiszpański, ale jednak dla mnie dominujący, zwłaszcza w sferze literatury, nie filmu, jest ten anglosaski horror. I mam takie wrażenie, że czasami do tego stopnia, że wydaje nam się, że jakieś zjawiska rynkowe, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Wielkiej Brytanii, one też mają miejsce u nas, co jest nieprawda. Wydaje mi się, że ten boom z powiedzmy późnych lat 2000, to właśnie no, było gdzieś tam zaskierowanie się, tak, tym, co się działo na Zachodzie i zwłaszcza no, też no, to pamiętam, że na przykład parę lat temu takim dla mnie uderzającym przykładem tego, jak pewnego rozdziewu między tym, co myślimy o rynku, a tym, jak ten rynek, czy te biznesy, czy te myśli naprawdę wyglądają. Bo tak to, jak byłem w teatrze i oglądałem, mam wrażenie, jest właśnie troszkę z książkami, albo było tak z książkami. Natomiast jeżeli miałbym coś wskazywać, tak idąc w przyszłość, to mam wrażenie, że i dlatego wspomniałem o pesymizmie, to mam wrażenie, że też troszeczkę powtórzymy to, co się stało w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, no, horror zawsze stał obok thrillera, zawsze to było jakby tam, ta granica była dosyć cienka, obok jakiegoś tam thrillera, kryminału, tak, czegoś takiego. I no, jakby ciężko było ludziom zawsze odróżnić, tak, nie wiem, Psychoza czy Ptaki, Hitchcocka, to nie są horrory, ale ludzie je zawsze za horrory uważali, tak. No i tam, nie wiem, na przykład jak weźmiesz sobie czy Kunca, czy Kinga, czy Mastertona, jest takich wielkich klasyków, gdzieś tam w latach 70. pisali, powiedzmy, taką klasyczną grozę. Oni w połowie lat 80. i w latach 90. wszyscy ładują się nagle w thrillery, w kryminały i tego typu sprawy, tak? I nie wiem, czy to nie jest właśnie ta droga, którą pójdzie literatura polska, że po prostu no, ten horror jest blisko, on już jest blisko, tak? Bo mamy napięcie, mamy coś tam i ludzie sobie zaczną zdawać sprawę, że no, okej, okay, napisałem powieść, w którym mamy nawiedzony pociąg, ale zaraz, po cholerę ten pociąg jest nawiedzony, czemu to nie mogą być po prostu terroryści, tak? Więc mam wrażenie, że to jest ten kierunek, w którym możemy gdzieś tam, że ten horror pójdzie, że będziemy że wyrzucimy te elementy nadprzyrodzone i będziemy udawać, że to nadal jest horror, a po prostu będziemy to tak naprawdę sprzedawali ludziom thrillery. No i, więc to jest taka moja pesymistyczna wizja, która oczywiście może się no, nie ziścić, tak? Albo może być też tym krokiem przejściowym, no bo to też jest tak, że no. O ile tam Kunst, no to chyba już dzisiaj takiego paranormalnego horroru nie pisze, no ale King jednak regularnie wraca, tak? Regularnie jakaś opowieść o duchach mu się zdarza, więc to też nie jest tak, że wpadł gdzieś tam w tą pułapkę takich tych psychologicznych thrillerów i tam został na zawsze.
Wiesz, to wszystko też zależy od intencji, z jaką powiedzmy pisarz wchodzi na rynek, powiedzmy tak, na rynek, czy tą swoją jakąś, nazwijmy to, karierę prowadzi. Bo faktycznie jeżeli jakby takim priorytetem jest jakaś profesjonalizacja i czerpanie z tego, powiedzmy, jakiejś korzyści majątkowej, nazwijmy to w taki nieładny sposób, to oczywiście taka migracja od, powiedzmy, horroru jako, powiedzmy, tego gatunku, który nie cieszy się jakąś szczególną estymą, w stronę już troszkę bardziej się cieszącego estymą kryminału czy thrillera, będzie naturalne i faktycznie tacy autorzy będą się migrować. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak długo jak horror będzie dawał pewne narzędzia do omawiania jakichś tam, powiedzmy, własnych lęków, własnych niepokojów, do jakby pokazywania tej takiej przestrzeni psychicznej, bez takiej twardej konieczności uciekania się do prozy realistycznej. Bo to jest właśnie fajne, że łatwiej jest pokazać pewne mechanizmy psychiczne, jeżeli, powiedzmy, człowieka tak nie trzyma w ryzach ten twardy realizm. To tak długo ten horror będzie mimo wszystko funkcjonować. Oczywiście jak to się będzie przekładało na realia rynkowe, na dostępność, no to jest troszkę wróżenie z fusów, to jest za dużo niewiadomych tego, jak się ten rynek będzie kształtować. Zaraz może przyjść, powiedzmy, jakiś kolejny kryzys epidemiczny i może wtedy w ogóle wszystko się zamknąć, tak i wymieść. No, tak więc troszkę za dużo tu jest niewiadomych, żeby, powiedzmy, robić jakieś prognozy bardzo w przód. No właśnie tak się też zastanawiam, bo tutaj druga sprawa jest taka, że ogólnie wcześniej bardzo duża część wydawców inwestujących w horror robiła to też ze względów, powiedzmy, stricte takich finansowych. No, może była tam jakaś część pasjonactwa, ale jakby dużą rolę odgrywała tam rola finansowa. A teraz wydaje mi się, że jest coś takiego, gdzie wydawcy, jak i również autorzy trochę bardziej podchodzą do tego w sposób pewien pasjonacki, ze względu na to, że większość ma jakby swoje własne źródła dochodów i mogą spełniać swoje pasje, które gdzieś z czasem mogą wyewoluować właśnie pod kątem takim, gdzie coś siłą przebicia, jak to się mówi, stanie się czymś wartościowym i wyjątkowym, tak jak niektóre fale, powiedzmy, w muzyce, gdzie ktoś gdzieś kiedyś w garażu wiele płyt pierwszych nagrywał, a później stały się one kultowe i przyczyniły się do rozwoju różnych gatunków muzycznych. Oczywiście tutaj to też trochę tak generalizuje i wyolbrzymiam, bo muzyka ma często właśnie też skalę światową, a literatura tutaj, w której się obracamy, no to jest raczej literatura polska i raczej do tego kręgu czytelników stosowana w sumie, bo ciężko będzie nam, wydaje się, wybić na zachód, gdzie tej literatury jest naprawdę ogrom. Tu jest, mam wrażenie, jeszcze jeden element, znaczy, no bo my też troszeczkę to w sumie teraz sprowadziliśmy do jakby takiego ostrego podziału na motywację, powiedzmy, finansową i nie wiem, jakąś taką ambicjonalną pasję i tak dalej. Natomiast jeszcze dochodzi taki też, powiedzmy, coś pomiędzy, no czyli jednak jest ten element, że kiedy coś piszesz, kiedy człowiek coś pisze, to chce być czytany, tak? Pomijając absolutnie kwestie finansowe. Chcesz coś komuś powiedzieć, tak? No i jakby pewnie no, pasjonaci też do pewnego stopnia, jak widzą, są, no, na pewno są tacy, którzy, no jakby jest im wszystko jedno, bo to robią dla siebie, no, czy właśnie na zasadzie trochę takiej autoterapii czy czegoś. Ale no, na przykład dla mnie osobiście, no, odczuwam tą potrzebę, tak, że chcę być usłyszany, bo chcę coś powiedzieć, próbuję coś powiedzieć, to też jest takim elementem grozowym, tak, no i jakby może być bardzo obciążający psychicznie, no, wiesz, że jesteś tym takim samotnym człowiekiem zamkniętym w ciasnym pokoiku i krzyczysz, tak, jakby tak się czasami widzę, jaką gorszy dzień. No wiesz, ja tak samo jako wydawca też mogę powiedzieć, że no, staram się właśnie dobierać tak utwory do tych naszych serii wydawniczych, żeby jednak
dostrzec w nich to, co autor naprawdę chce powiedzieć. No raczej książki typowo rozrywkowe, no w dziewiątce czasem się może pojawią, no zobaczymy, ale raczej stawiam też na to, gdzie autorzy widać, że piszą z pasji, piszą z pewnego też doświadczenia jakby jednocześnie i literackiego, i psychologicznego, bo to jest też ważne przecież. Ciężko na przykład docenić literaturę, gdzie autor no, popełnia jakby najprostsze błędy, czy też stylistyczne, czy też logiczne, albo nawet psychologiczne. I to w wielu wydawnictwach na przykład coś takiego przechodzi pod kątem tego, że literatura jest rozrywkową i to jest jej prawem. Okej, tutaj nie mam żadnych zarzutów, ale tak właśnie osobiście jako wydawca no raczej staram się wyszukiwać te utwory, które zresztą tak jak wasze tutaj są zupełnie różne od siebie, ale każdy ma to do siebie, co Grzegorz powiedziałeś, że chce coś ważnego przekazać. Co też ważnego będziecie w ogóle chcieli przekazać i ewentualnie w swojej najbliższej przyszłości w takim razie, bo czas nam się powoli kończy. Czy jakieś plany na w ogóle nowe jakieś rzeczy. No w tej chwili akurat jakby jesteśmy w tym roku po wydaniu każdej z waszych najnowszych książek, więc jakby z wydawnictwem 9 jesteśmy na bieżąco, ale na pewno coś chodzi wam po głowach. To już, no to zacznijmy od Dawida. No. Czy Dawid w końcu, czy dasz mi jakąś nową książkę? Daj mi, Dawid, nową książkę. Ja też piszę do gier, więc będzie jedna z tych gier horrorowa, to jest Unholy i myślę, że spodoba się fanom grozy i horroru jako takiego. Ale z książkowych rzeczy to kończę pomału taką powieść, która miała być jakby thrillerem, ale nie wyszło. Nie chcę mi się trzymać na pięciu, bo ja chcę ważne rzeczy mówić na ważny temat. Nie? I na tym się skupiam. I w ogóle przy tej nowej książce stwierdziłem, że muszę jakby zaufać temu, co robię, a nie cały czas się denerwować, że o, to się nie sprzeda, a tego nikt nie zrozumie i tak dalej. Stwierdziłem, że nie, no trudno, no to się nie sprzeda, no to zaliczka mi wystarczy albo się zajmę czymś innym. No i to będzie powieść o konflikcie kilkorga bohaterów i wszyscy oni są związani z branżą, powiedzmy, rozrywkową, to znaczy dwóch jest w branży gier, a dziewczyna jest gwiazdą YouTube'a i oni między sobą mają konflikty i będzie dużo rzeczy horrorowych, ale one nie będą paranormalne zupełnie. To znaczy wszystko będzie wytłumaczone w jakiś w realny sposób. No parę opowiadań muszę napisać zamówionych, które będą horrorami, bo będą zamówionych? Straszne. Nie przeze mnie? Bez ciebie? No właśnie, nie przeze mnie. No ty mnie prosiłeś o jeden tekst chyba, to... A to tak. I Łukaszak Wiżdża, tak? Tak, dla albumu. Ja nie zacząłem, sorry, ale jak będę miał wizję, to siądę i będzie, ale... Zacznij pani potem. Nie będę unikał grozy, bo grozę czuję na co dzień, chociaż jakby staram się być wesoły, to jednak... otchłań się czai ze wszystkich stron jednocześnie i o tym też nie zapominam. Marku, ty? Bo Przesmyk to akurat chyba taka najświeższa rzecz, będąca rozbudowaniem czegoś starszego, ale co chodzi ci po głowie teraz na bieżąco? No jak już wspominam, ja zostanę na stałe już chyba, albo na dłużej przynajmniej ze Starą Szkołą, z tym wydawnictwem. Przez COVID przesuwaliśmy premierę książki IO, która jest grozą dla dzieci. W przyszłym roku ukaże się tam jeszcze wznowienie Sitka, a drugie wydanie poprawione z dodatkowym opowiadaniem oraz będzie powieść Bez miłość. I tutaj podobnie do Dawida, coś co zawsze chciałem napisać i przestałem się zastanawiać, czy to się sprzeda, czy się nie sprzeda. I wreszcie myślę, że dojrzałem na tyle do tego, że posiadam na tyle już wypracowany warsztat, że się tego podjąłem. Powieść jest ukończona, powinna się pojawić, myślę, że w drugiej połowie przyszłego roku. Wszystko jest dotknięte przez pandemię, więc ciężko cokolwiek obiecywać. Oczywiście też opowiadania
zwykle jest to około 6-7 antologii na rok. I tyle. Takie najbliższe. Wojtku, u ciebie to akurat tutaj, tak jak Marek wspomniał, no pandemia też pokrzyżowała trochę plany Domu Wszystkich Snów. To jest no, dramatyczna sytuacja w pewnym względzie, bo jednak no, na twoje książki czekają czytelnicy raczej papierowych wydań, tym bardziej, że ma to być wydanie naprawdę dopracowane i piękne, jeżeli chodzi o wiele elementów tam edytorskich. To jest jedna rzecz, na którą w sumie jeszcze czekasz, no, nie? A jak tam widzisz to w przyszłości? Znasz, wiesz, dopóki się po prostu drukarnia nie odkorkuje i ta to książka... Znam ten akurat, tak, i dopóki książka... Znaczy, książka już leży od miesiąca, ponad miesiąca na serwerach drukarni i czeka na dobry moment. Miała być kilka dni temu. Parę dni temu już tak, 21. Tak, miał być, to był ten termin, że ona się miała ukazać. Nie ukazała się, bo drukarnia jeszcze nie wypuściła z taśmy. I dopóki się to nie zdarzy, to jakby ja nie jestem w stanie mentalnie zupełnie opuścić się tego projektu, jakim jest Dom Wszystkich Snów, i zająć się czymś innym. Ale w końcu się zakłada, powiem, się, że to rozumiem. W końcu się to pewnie zdarzy. No i później no, w takim układzie zobaczymy. Będę pewnie chciał usiąść do Merkuriusza, którego mam. O, nareszcie. To jest taki troszkę mój ból autorski, ponieważ to jest tekst, którego znaków już bardzo dużo wyleciało. Bardzo dużo znaków już jest doklepanych i to miało być coś, co w założeniu miało być taką, powiedzmy, krótką, lovecraftowską, troszkę z ducha powieścią, ale powiedzmy zaczęło się to rozrastać. Więc tak jak jestem raczej kojarzony z książkami, które są niezbyt grube, tak tutaj, no, że tak powiem, troszkę się materia wymknęła spod kontroli, więc będę chciał... Ale Dom Wszystkich Snów też będzie chyba dosyć spory, no nie? Tak, tak, to jest dość spora książka, natomiast powiedzmy... najsporsza, że tak powiem, z tych, które mi się wyszły spod klawiatury. Natomiast Merkuriusz, no to jest objętościowo, konceptualnie duży projekt. Nie wiem, nigdy nie zakładałem, kiedy jakby zaczynałem to pisać, nigdy nie zakładałem, że to się przeciągnie do 7 lat i powiedzmy po tych 7 latach to będzie dalej na takim w miarę wczesnym, dość surowym etapie. Zawsze jest tak, że jak sobie coś zakładam, to później nic z tego nie wychodzi, albo wychodzi zupełnie na opak, więc wolałbym, że tak powiem, nie składać deklaracji. Przede wszystkim chciałbym już mieć z głowy Dom Wszystkich Snów i potem będę mógł myśleć dalej. No, covidowa sytuacja też dotknęła Grześka Gajka, bo jeżeli chodzi o twoją serię akurat młodzieżowej fantazy, to drugi tom też miał się ukazać w tym roku i ukazał się w e-booku i na tym się troszkę skończyło chyba, no. Ale jak tam dalsze plany? No właśnie zobaczymy, co będzie z tą serią, ze Strażnikami Starego Lasu, bo to się faktycznie trochę rozkraczyło, a drażni mnie, no to pewnie tak jak Wojtka, niezamknięty temat i pewnie czytelników też może trochę drażnić, że gdzieś tam wisi, chcieliby się dowiedzieć, co dalej i tak dalej. Natomiast poza tym, no inaczej niż Wojtek, to że ja żeby jakby klina klinem trochę leczę, więc zacząłem po prostu inną powieść, a że akurat siedzę w tych takich okołosłowiańskich klimatach, to właśnie no, będzie to już powieść dla dorosłych, tak właściwie no, historyczna czy quasi-historyczna. Gdzieś tam powiedzmy z początków, no, ze wczesnego średniowiecza, ze słowiańszczyzny wczesnego średniowiecza, no i akurat grozy tam nie będzie, to też jak już sobie powiedziałem. Groza jest wszędzie, tam też będzie. Groza jest wszędzie, tak, właśnie o to chodzi, ale więc to będzie strasznie. A potem też się z nią zmagam, się z tą powieścią i mam na odwrót niż Marek i Dawid w tej chwili, bo to tak jak przy poprzednich, na przykład przy ostatnich powieściach właśnie stwierdzałem, że napiszę, co mi wyjdzie i jakby ufam sobie sam, to teraz się ciągle biję z myślami, bo to
nie będzie taka klasyczna powieść historyczna, gdzie mamy, nie wiem, jakoś tam, zaczyna się od tego, że spalili wioskę, a potem jakiś potężny wojownik musi się pomścić na swoich wrogach, tylko no właśnie ma to być taka psychologiczna. Nie będzie Conan? Nie będzie Conan, no niestety, ani Conan, ani Wiedźmin, ani nic takiego, ze słynnych powieści historycznych, ani nawet Gra o Tron. Tylko właśnie coś o dojrzewaniu, o jakichś takich psychologicznych rzeczach, tylko tyle, że no, w takim sztafarzu kulturowym, powiedzmy, właśnie tego wczesnego średniowiecza. Ale strasznie się boję, co z tego wyjdzie, co ludzie powiedzą, więc chwilowo jestem tak, czuję taką presję, że robię coś strasznie głupiego i że w ogóle nie wiem, co się władowałem, no ale to tak bywa. No, ja jestem zdecydowanie pisarzem dwubiegunowym, od depresji po poczucie, że jestem Bogiem i mogę wszystko, więc akurat jestem w fazie depresji. No, dlatego może byłem trochę pesymistyczny na naszym panelu, wybaczcie. Nie no, tak naprawdę to mam nadzieję rzeczywiście, że jakoś ta nasza ewolucja, która no w sumie trochę zapuściła korzenie, bo trzeba powiedzieć, że od początku XXI wieku no kilku autorów, mimo wszystko, że rozpoczynających od literatury grozy i już obecnie jej nie piszących, wyszło jakby w inne rejony literatury, jest dosyć rozpoznawalna bardzo powszechnie, to dlaczego nie miałoby to czekać też pisarzy, którzy właśnie w tej literaturze grozy tworzą coś bardziej eksperymentalnego. I ja wam oczywiście tego bardzo życzę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No już jest po godzinie 9, no ja też nie będę was tutaj maltretował. Mam nadzieję, że nasze spotkanie było na tyle interesujące i rozbudowane, że coś, niecoś się ludziom z tych naszych dyskusji tutaj wwierciło w pamięć, no, spodobało i mam nadzieję, że też przyczyniło do tego, że sięgną po wasze książki. Dziękuję w takim razie za dzisiejszy wieczór. Ja zaraz się zabiorę za rozwiązanie naszego konkursu. I oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na niejednym panelu i nie tylko online, ale również po covidowo. Trzymajcie się w takim razie. Dzięki. Dzięki wielkie. Dobrze, jeżeli chodzi o rozwiązanie konkursu, który został ogłoszony na stronie targów Book and Play od naszą książkę Howarda Philippa Lovecrafta, Wyzwanie z innego świata. Tutaj akurat po rozpatrzeniu tych kilku fajnych, zresztą bardzo ciekawych odpowiedzi, no najbardziej bliższa chyba naszemu sercu była odpowiedź pani Barbary Lasoty, która traktuje horror literacki jako wzbudzanie tego niepokoju, który pozostaje z czytelnikiem na dużo dłużej niż taki filmowy jumpscare, więc pani Barbarze chcemy ten oto egzemplarz wysłać. Serdecznie gratuluję. Dziękuję również za dzisiejsze spotkanie wszystkim, którzy tutaj nam wiernie towarzyszyli, komentowali i to komentowali z tego, co widzę, bardzo gorąco. Postaram się również na te komentarze niektóre odpowiedzieć, jeżeli były to komentarze skierowane do nas w sposób taki bardziej bezpośredni. Dziękujemy również tutaj właśnie organizatorom targów, jak i przede wszystkim Oli Wolumin za ogarnięcie tego całego naszego panelu. Więc oddaję chyba głos do studia. No Krzysztofie, my również wam dziękujemy. Wasza rozmowa była naprawdę fascynująca. Jest ogrom dyskusji tutaj pod... Tak, widzę, awanturują się ludzie, tak? No z pewnością, no ale to sobie na spokojnie poczytasz. Krzysztofie, dziękuję ci za to, dziękujemy ci za to spotkanie, za to, że poświęciłeś niedzielny wieczór tak naprawdę, żeby tutaj z nami być na łączach. Serdecznie dziękujemy i życzymy, żebyś zrealizował wszystkie swoje plany wydawnicze, które masz tutaj jeszcze w zamyśle i wszystkiego dobrego. Przyjemność cała po naszej stronie. Dziękuję. Szanowni Państwo, no to było ostatnie spotkanie, ten panel wydawnictwa 9, to było ostatnie spotkanie w czterodniowej pierwszej edycji showroomu Book and Play. Wszystko co dobre szybko się kończy, więc my też tutaj musimy zakończyć te spotkania. Mam nadzieję, że wam się wszystko podobało.
dopisaliście tutaj, jeżeli chodzi o widownię. Dziękujemy za tak liczną obecność. Dziękujemy przede wszystkim wszystkim autorom, którzy zgodzili się tutaj brać udział w rozmowach pasjonujących. Szczególnie dziękujemy autorom, którzy zdecydowali się mimo panującej sytuacji przyjechać tutaj do Atlas Areny i porozmawiać z nami bezpośrednio. Dziękujemy prezenterom gier. Dziękujemy przede wszystkim wydawcom, którzy tak pasjonujące panele dyskusyjne poprowadzili. Także mamy nadzieję, że spełniliśmy wasze oczekiwania, że znaleźliście tutaj coś dla siebie, że przedstawiliśmy wam autorów, których być może nie znacie i teraz będziecie buszować po księgarniach, żeby poznać ich twórczość. Mam nadzieję, że pasjonaci gier znaleźli dla siebie coś nowego na jesienne, długie wieczory i zimowe w zasadzie już za chwilkę. Także dziękujemy wam i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, czy jeszcze będzie jedna taka edycja online, czy już być może spotkamy się wszyscy bezpośrednio na kolejnych targach tutaj w Atlas Arenie w Łodzi. Ja jeszcze bym chciała serdecznie pogratulować zwycięzcom i przypominam, jutro proszę śledzić nasz fanpage, ponieważ będzie post, w którym podsumujemy wszystkich zwycięzców. A jeżeli ktoś jeszcze nie widział, może umknęło mu jakieś nasze spotkanie, zapraszamy na fanpage, tam będzie wszystko. Dziękujemy, trzymajcie się, spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia.